Dzień dobry Państwu. Jest 2 listopada 2015 roku. Zapraszamy do wysłuchania skrótu najważniejszych wiadomości podatkowych z minionego tygodnia, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce. Kwota wolna od podatku niezgodna z konstytucją. W wyroku z dnia 28 października 2015 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalający kwotę wolną od podatku, który nie przewiduje mechanizmu korygowania tej kwoty, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji, jest niezgodny z konstytucją. Trybunał wskazał, iż pracodawca ustalając kwotę zmniejszającą podatek, musi brać pod uwagę stan finansów państwa. Nie oznacza to jednak konstytucyjnego przyzwolenia dla pracodawcy na kształtowanie systemu podatkowego i jego elementów w sposób arbitralny i niesprawiedliwy. Przepis ten traci moc obowiązującą z dniem 30 listopada 2016 roku. Korzystna uchwała NSA w zakresie terminu naliczania odsetek za zwłokę. W świetle najnowszej uchwały NSA z dnia 26 października 2015 roku podatnik nie zapłaci odsetek za zwłokę, jeżeli od wszczęcia postępowania przez organ pierwszej instancji do ostatecznego rozstrzygnięcia minął więcej niż 3 miesiące. Artykuł 54 paragraf 3 Ordynacji Podatkowej należy tak zrozumieć, że w razie uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, termin 3-miesięczny, o którym mowa w artykule 54 paragraf 1 punkt 7 tej ustawy, należy liczyć sumując czas okresy trwania postępowania przed organem pierwszej instancji, od dnia wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia ponownej decyzji organu pierwszej instancji. W konsekwencji, jeżeli od wszczęcia postępowania minęły co najmniej 3 miesiące, to podatnik nie zapłaci odsetek, nawet w sytuacji uchylenia decyzji i ponownego rozpatrzenia sprawy. Porozumienie w sprawie automatycznej wymiany informacji przez kraje UE zostało zawarte. Na posiedzeniu Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych 6 października 2015 roku przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej osiągnęli porozumienie w sprawie wprowadzenia mechanizmu automatycznej wymiany informacji w zakresie interpretacji podatkowych i uprzednich porozumień cenowych. Jest to odpowiedź Unii Europejskiej na pracę OECD w ramach projektu BEPS i stanowi element inicjatywy Komisji Europejskiej w zakresie walki z unikaniem opodatkowania i szkodliwą konkurencją podatkową. Wymiana informacji zacznie obowiązywać od 2017 roku i obejmie interpretacje podatkowe o znaczeniu transgranicznym i APA wydawane od początku 2012 roku. Zmiany w podatku akcyzowym od 2016 roku. W dniu 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie nowe rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego. Zmiany, które zostały w nim zawarte, dostosują przede wszystkim poszczególne przepisy do lipcowej nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Co szczególnie istotne, zmiany dotyczyć będą ewidencji wyrobów akcyzowych. Z rozporządzenia został wykreślony bowiem wymóg prowadzenia ewidencji określającej zużycie energii elektrycznej oraz składania oświadczeń o jej zużyciu jako warunków zwolnienia z energii wykorzystywanej w produkcji samej energii elektrycznej oraz produkcji takiej energii i ciepła w skojarzeniu. Z nowego rozporządzenia wykreślony został również obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych, które są objęte zwolnieniem ze względu na przeznaczenie w przypadku niektórych rodzajów zużyć przez podmioty nie mające siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju. Ograniczenie zwolnienia od podatku u źródła przy wypłacie dywidend. Trwają prace nad zmianą ustawy o CIT w zakresie zwolnienia od podatku u źródła, m.in. przy wypłacie dywidend. Planowane jest wprowadzenie zakazu stosowania tego zwolnienia w przypadku uzgodnień między podmiotami powiązanymi, które nie mają rzeczywistego charakteru i służą głównie uzyskaniu korzyści podatkowej. Zgodnie z nowymi przepisami, umowa lub czynność prawna nie ma rzeczywistego charakteru, jeśli nie jest dokonywana z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Nowelizacja czeka na podpis prezydenta. Jeśli zostanie podpisana przed końcem listopada 2015 roku, nowe przepisy mogą zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2016 roku. Wersja tekstowa odcinka oraz powiązane publikacje dostępne są na stronie kpmg.com/pl/ppt.